być może ostatni odcinek na trzepaków. A co tak? No bo sezon się kończy, zaczną się deszcze. Skończy się trzepak, siedzenie na dworze. Ale ja chodzę i w deszczu już. Otworzymy nową serię w piwnicy. Jakaś altanka taka ogrzewana by się przydała. No. I materiały trochę zawsze. Trochę bimbru. No ale dobra, dzisiaj spróbujemy sobie porozmawiać o znowu o naszym ulubionym niedostępnym tytule, czyli Bear Trap. Widziałem, że brakuje w tym momencie 53 chętnych do tego, żeby się gra w cudzysłowie ufundowała do P500. No i co, ty zagrałeś już z 20 parę partii w to? No już chyba do 25 się zagrałem. Z czego nie wiem, 5 co najmniej chyba z autorem. Tak. Tak, no. 5, coś koło 5, może 6, coś takiego. No z tego co autor mówi, to produkt jest praktycznie ukończony w 90%, tak? Tak, on się upiera, że to jest w 95% skończone. Nie bardzo pozwala już na wprowadzanie jakichś zmian. Jedyne co to karty strategii się zmieniają. No nad tym jeszcze tam... Widzę, że ewoluuje. Ale mechanika, reszta, wszystko zostaje. To już takie są szczególiki, nie? Dwa miejsca po przecinku, bardziej dopracowanie instrukcji, jakichś takich skrajnych przypadków, które się czasami zdarzają, ale nie wprowadzają rewolucji. Czyli grając teraz na TTS-ie, raczej mamy już produkt, który będzie dostępny w pudełku. No i co? Bardzo się zdziwię, jeżeli tu będą jakieś większe zmiany. No to się jednak zdziwisz, ale nie uprzedajmy faktów. No musiałby być jakiś trup w szafie, no ale właśnie no... Chociaż właśnie no ja bym za jedną zmianą oponował, ale no to pewnie ten proces developmentu musiałby się zacząć tak mocno od początku, w pewnym stopniu. Bo pojawiły się tak zwane tytułowe rysy na szkle na tym pięknym rycerzu. No i powiedz o twoich odczuciach po tych wszystkich partiach. Jakie masz największe obawy względem czego? Tak, znaczy tak, jakby dzisiaj będę chciał powiedzieć troszeczkę o rzeczach, o minusach tej gry. Czy takich cechach, które potencjalnie tak sporo będą pewnie gdzieś tam mogły odrzucić od tego tytułu. Natomiast jakby ustalmy jedną rzecz, no to jest moje subiektywne zdanie, ale ja jestem w dalszym ciągu kompletnie jestem zachwycony. Mhm. Absolutnie jestem zachwycony. No ale nigdy nie ma tak, że gra jest idealna, bez wad i tak dalej. Bez wad są tylko nasze żony, ale z grami to już bywa różnie. Więc no to tak szczerze też trzeba pokazać, co może pójść nie tak. Czekaj, bo tutaj kabaret. Już ja chcę być poważny. No dobra. Widzisz, ale w Bear Trapie znalazłeś po dwóch miesiącach jakieś wady. Z żoną jesteś już tyle lat i wciąż nic, nie? Dokładnie tak jak mówisz. Okej. Dobra. Od czego zacząć? Znaczy tak, może zacznę od niby mniejszej rzeczy, ale takich, które pewnie większą ilość osób potencjalnie zniechęcą do tego tytułu. Więc wydaje mi się, że gra, i to ty już chyba też na to zwracałeś uwagę w pierwszych partiach. Ja to coraz bardziej widzę, bo też pograłem troszeczkę z innymi ludźmi, tak? Też jakby zmieniali się ci moi przeciwnicy i to coraz bardziej zauważam, że gra wbrew pozorom ma wysoki próg wejścia. Ale nie chodzi znowu o zasady, tylko o skuteczne granie, tak? Tak, o dobre granie, o dobre granie. W sensie, to jest trochę ten kazus, mi się wydaje, w cudzysłowie, tak? Oczywiście Go, tak? Które graliście z Łukaszem. Z Łukaszem. Która ma tak naprawdę jedną zasadę, a okazuje się, że tak, kamień. A później jak Łukasz zaczyna opowiadać o wszystkich takich rzeczach, które są absolutnie... Co da ręka? Wszędzie nas słychać? Będziemy mordę. Jeżeli ten ma tą wadę, że jak zaczynamy właśnie rozmawiać o szczegółach, tak? Znaczy właśnie inaczej, no, o takich zupełnie podstawowych taktykach, o zupełnie podstawowych strategiach, o takich rzeczach, które się tam poznaje po 5 rozgrywkach, są już oczywiste, po 10 rozgrywkach, po 50 rozgrywkach. No bo porównując z Sekigaharą, to tam to, co chcemy robić, jest tak naprawdę oczywiste już w pierwszych ruchach. Ja nie czuję się na siłach, żeby się wypowiadać. Wiesz, no ale grałeś parę razy, no to po pierwszej partii widziałeś już, na czym gra polega. Nie. Ja będę unikał odpowiedzi na to pytanie, bo ja wiem, że nic nie wiem na temat Sekigahary. Jakbym zagrał w to Sekigahary 10-20 razy, to ale może to, coś zacząć. Ale nie, tu właśnie mi chodzi o pierwsze takie partie. Czy według ciebie
odczucia nie były, że gra jest przystępniejsza. Aha, dobra. O to mi chodzi. W porównaniu z Beartrapem. No bo tam no w sumie zajmujesz zamki i tak. Dwa cele. Są tak. W sumie dwa cele tak naprawdę do osiągnięcia. Albo... A tutaj jest, dochodzi te pilnowanie drogi, pilnowanie Kabulu, miast. No. Znaczy, i przede wszystkim jakby pilnowanie drogi wygląda prosto, ale upilnowanie jej to jest naprawdę kawał ciężkiej roboty. Zarządzanie ręką wydaje się w tych pierwszych odczuciach dużo bardziej skomplikowane, żeby... Trudniejsze. Tak, trudniejsze. No. Jest większa kontrola nad dekiem, bo jest no, dużo mniejsza, dużo lepszy do... O, dużo mniejszy dociąg. To przepraszam, dużo większy dociąg. Dużo większy dociąg, więc kontrola nad dekiem jest nieporównywalnie większa. Jednostek typu mam mniej i tak dalej. Natomiast jest to wbrew pozorom trudniejsze, zwłaszcza dla. Bo strony są kompletnie asymetryczne, tak? Także to w ogóle też nie ma porównania troszeczkę pod tym względem z Sekigaharą, że to są jakby dwie gry w jednej. W Sekigaharze też jest asymetria, ale bez porównania mniejsza. To jest ten poziom dla mnie asymetrii, różnicy w asymetrii, jak między właśnie zimną wojną a labiryntem. Niby ta sama mechanika, czy tam analogiczna mechanika, ale zupełnie inne gry. No i do czego zmierzam? Że mnóstwo, ale to mnóstwo osób, to też doświadczonych graczy, według mnie niestety odbije się od tej gry. W sensie stwierdzi, że gra jest zepsuta. Albo, że po pierwszych partiach, nawet po paru partiach, czy po kilku partiach, mi się włączał ten thinking już kilkukrotnie. I to nawet w różnych konfiguracjach, powiedzmy, z różnymi graczami. Że balans jest przegięty, zachwiany. Tak, no. Najpierw na stronę Sowietów, później, że jest, nie da się sobie tam i wygrać. No teraz pomału jakby coraz bardziej się skłania do tego, że faktycznie gra może być zbalansowana. W sensie wydaje mi się, że Sowietami gra się, na pewno Sowietami się gra, gra jest bez porównania bardziej... więcej nerwów kosztuje. Tak? Insurgents gra się bardziej na luzie, jest taka bardziej luźna, bardziej powiedziałbym... A tu mamy takiego sapera po prostu, który może się tylko raz pomylić. Tak, ale wiesz co, znowu nie wiem, czy to nie jest mój group thinking i po prostu nie powinienem grać, że tak powiem, bardziej historycznie. W sensie trudno machnąć ręką na pewne straty, że po prostu no, ludzie będą umierali, a mimo to, że tak powiem, po trupach do celu. Aha, okej, rozumiem. Żeby troszkę więcej też... zaryzykować, poświęcić, tak. No bo straty twoich jednostek to są punkty dla przeciwnika, ale nie bać się trochę tego. Tak. No można tak spróbować w sumie zagrać. Dlatego właśnie pomału staram się i tego typu strategię testować, tylko to też nie może być tak zupełnie bez głowy. No tak. To Insurgents mogą sobie troszeczkę pozwolić na takie wręcz samobójcze czasami ataki, natomiast Sowieci zdecydowanie nie. Bo problem jest w czym? Dlaczego tutaj chcesz grać bardziej tak ryzykownie? Jeszcze za chwilkę, powiem, nie? Wrócimy jakby do tego tematu, ale już zamykając jakby to taki główny zarzut, to wydaje mi się, że dużo osób, znaczy inaczej, no, ta gra, żeby w nią grać dobrze, naprawdę jest trudna. To wymaga naprawdę takiego wyjścia z myśleniem out of the box, wyjścia ze swojej głowy, w ogóle stosowania wiesz, innych taktyk, innych strategii niż ja dotychczas widziałem w ogóle w grach. Ja nie mówię, że jestem jakimś wielkim, na pewno nie jestem żadnym wielkim wargamerem, nie. Ale troszeczkę już pograliśmy w różne gry i tutaj naprawdę no kilkukrotnie wpadałem już w takie myślenie, no nie, gra jest zepsuta bo coś. I umawialiśmy się z designerem i faktycznie namęczyć się musiał już troszeczkę, już to nie były te pierwsze partie, gdzie po prostu no, w cudzysłowie uśmiała mi się w twarz, tak? Oczywiście pełna kultura i ten tylko to ośmiesza moje strategie na planszy. Tutaj już musiał się napocić troszeczkę, ale ogrywa moje w cudzysłowie wygrywające strategie. O. Tak, tak. No nie zawsze, bo tak mówię, że jedna partia trwała tam chyba 10 minut i mu zajęłeś kabel. Tak. Nawet chyba tu się poczuł ale... zbyt pewnie. Tak. Troszeczkę przeszarżował. No ale wiesz, bo to akurat złapałem go, że tak powiem, bez tych kortek na pusie. Z kiepską ręką po prostu. Ale zagraliśmy od razu właśnie rewanż po tych 8 minutach i już tam się wybrał. Więc to jest największy chyba taki mój zarzut. No ale znowu z drugiej strony, powiem szczerze, ja bym mógł w tą grę grać dzień w dzień. Ona mi cały czas, wiesz, mimo że miałem momenty zwątpienia, to właśnie po tym, jak on przychodzi i łamie te moje wygrywające strategie, to ja od nowa chcę, wiesz, od nowa chcę ją... No właśnie, tu się pojawia takie kluczowe zagadnienie, że to jest autor, który ci pokazuje, nie? Tak. A jeśli będzie to dwóch graczy, którzy dopiero co uczą się gry, no to rzeczywiście rozumiem, że wnioski mogą być różne, no. Że, no po prostu tego przy tej ilości gier stwierdzą, no nie ma sensu w to grać, gra jest zepsuta i tyle. No na BGG pewnie będzie huczało od tego typu wątków, no ale to gra się musi sama otrzaskać i...
No tutaj myślę, że z tą pomocą to po prostu my w jakimś stopniu będziemy starali się wyjść, pokazywać pewne taktyki, pewne schematy myślenia też, które się mogą pojawić. Tak, no. Co można właśnie kombinować, w jakim, bo tu nie chodzi o jakieś wygrywające strategie czy coś takiego, tylko bardziej chodzi... Wychodzenie poza schematy pewne. Tak, no. Tak, i też pokazywanie, co można zrobić, jakie są potencjalne odpowiedzi. To jest dla mnie trochę kazus, wiesz co, to mi się kojarzy oczywiście znowu, kompletnie różne gry. Food Chaina, nie wiem czy pamiętasz, prawda, jak Food Chain wyszedł, to co chwilę pojawiały się wątki, że a to ta karta jest... No każdy splotter tak naprawdę, każdy splotter, który wychodzi, to tak, że no to jest w grę Zimbabwe, no to no, ten bóg jest przegięty. Ale tak, ale w Food Chainie, nie wiem czy pamiętasz, że tego, to pewnie też ze względu na popularność tej gry, ale non stop pojawiały się na początku... Że lodówka, że trzeba grać na lodówkę. Tak, że coś jest wygrywające, że to jest wiesz, tam nie, bo wczenie też to jest fajne, że tam faktycznie ta gra polega troszeczkę na kręceniu takiego snowballa, prawda? Że część strategii po prostu się rozpędza i nagle jest łubu po prostu. I tu trochę też ten snowball może powstać. Dlatego mi się to kojarzy, tak? Rozumiem. I no, część graczy może się odbić, stwierdzić, że no... Od pewnego momentu już przeciwnik jest nie do zatrzymania, tak. Nie ma go jak... A miałem na przykład partię, gdzie Sowieci padali jak muchy, wbiłem prawie 1/3 Sowietów, a ledwo po prostu brudnym paznokciem dało się insurgent zbiegać, więc są tutaj też i powroty, o co się na przykład martwię. Nie mówię, że zawsze, że z każdej sytuacji da się wykaraskać, ale nie jest to niemożliwe w każdym przypadku. No dobra, i to jest pierwszy zarzut, nie? Drugi zarzut to jest to, o czym żeśmy... Czyli próg wejścia, tak? Można go nazwać? No właśnie nie tyle próg wejścia, co pierwsze wrażenia pierwszych partiach. Okay. Mnóstwo osób będzie skreślało tę grę po tych pierwszych partiach, nawet po kilku pierwszych partiach. Bo mówię, odkrywanie tych strategii, tych taktyk jest trudne i wychodzenie poza te schematy, myślę. Przynajmniej dla mnie. No, znam takich wojenników, którzy łamią gry już po przeczytaniu instrukcji. Tak. Tak, to tutaj... Mówią, że gra jest zepsuta, bo... Tak, ale żeby było śmiesznie, ja też byłem wśród tych osób, nie tyle wojenników, co graczy, którzy też przeczytali, spojrzałem sobie na mapę i stwierdzam, kurczę, no to ja sobie staję na drodze, rozstawiam sobie tam artylerię, znaczy to wsparcie artyleryjskie i po prostu jeszcze jest spustoszenie. No okazało się, że to jest wszystko fajnie brzmi w teorii, a w praktyce to zupełnie nie działa. No Rosjanom też tak się wydawało przed 24 lutego. Trochę tak, no, ale to jest inny konflikt, nie? Bo tutaj jest jednak ten konflikt taki bardzo asymetryczny. Jaki? Asymetryczny, w sensie... No, a czy gdzie? No tu i tu jest asymetryczny. Nie, tutaj mamy wojnę konwencjonalną na Ukrainie. Wszystko to jest... Boże kochany, ścierają się dwie armie, prawda? Natomiast tutaj jest bardziej walka partyzancka przeciw regularnej armii. Dobra. I drugi problem, tak, który jest z tą grą. Znaczy tak, w tej grze wszystko jest bardzo ciasne. Zarządzanie tą ręką karty jest bardzo ciasne, co mi się też bardzo podoba. Część osób też powie, na przykład pewnie tacy hardkorowi wargamerzy powiedzą, że no nie, to jest zbyt eurowate, tak, bo wiesz, trzeba liczyć karty, ile kart masz na ręku, jakie masz w cudzysłowie znaki, tak, jakie możesz aktywować oddziały i tak dalej. Osoby takie, jakie, które gdzieś tam, no. No właśnie, a nie denerwuje cię to, że, bo widzisz, na przykład w Akrach Śniegu dochodziło do tego, że musiałeś zawsze trzymać na ręku tego, nie wiem, rangera czy coś takiego. Tak. A tutaj wydaje się, że musisz trzymać tak naprawdę kartę każdej frakcji. Tak, ale nie możesz tego robić znowu. Musisz ryzykować. Musisz ryzykować tutaj. Wiesz, fajne jest to, że w Akrach Śniegu tych rangerów tam miałeś jedną, dwie kopie. Tutaj masz tych kart jednak tam od 7 do nawet 15 kopii w zależności od typu karty. Jakie oddziały aktywuje. Więc, no, ale to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo właśnie do tego zmierzałem, że to jest gra trochę bardziej w stylu właśnie jak w Śniegu, czyli to połączenie tego euro z wargamer, tak? Znaczy w sensie euro jest zarządzanie, no tak, okay, ręką. Ręką, rozumiem, no. Aktywujemy oddziały poprzez zagrywanie kart z ręki. No, czyli ta mechanika z Sekigahary wzięta. Ale do czego zmierzam? Jaki jest problem? Insurgents mają bardzo fajnie, mają piaskownicy, mają mnóstwo strategii, mnóstwo taktyk, jak można grać. Można robić pułapki, można robić zasadzki na drogach, można gdzieś tam robić zasadzki. To oni pewnie... wydaje się, że nie muszą się do końca liczyć ze stratami, nie? Oni się kompletnie, prawie kompletnie, bo też już widziałem zwycięstwa na coś, co mi się wydało niemożliwe, czyli oczyszczenie całego Afganistanu z wszelkich bloczków, tak? Okay. Wszelkich jednostek afgańskich, tych insurgents. Jest to możliwe. Ale do czego zmierzam? Oni prawie się milczą ze stratami, Sowieci się bardzo liczą ze stratami.
To jest ciekawe, nie? Bo oni są niby agresorami, a tak jak powiedziałeś, no, grają jakby po tym polu minowym stąpali. I w czym jest problem? Problem jest taki, że Insurgents mogą punktować właściwie całą grę. Mogą zdobyć Kabul, widziałem to niejednokrotnie. Mogą zabijać jednostki sowieckie w trakcie partii i za to punktują. Mogą w końcu tam przy przetasie swoim czy przeciwnika kontrolować, odcinać tam ZSRR, tak, i kontrolować ewentualnie miasta, mhm. te stany na Tadżykistany, Turkmenistany i tak dalej na południu ZSRR. To jest przy przetasie. Natomiast ZSRR mają tylko jeden, właściwie jedyny możliwy sposób na punktowanie, czyli to jest w momencie przetasu, tak naprawdę tylko swojego, bo jeżeli złapiesz Insurgents na tym, że kontrolujesz tak drogi, że kontrolujesz miasto w Afganistanie. I on robi przetas. I on robi przetas, no to właściwie już raczej wygrasz tą partię z ZSRR. To znaczy, że coś źle gra. Tak? Czyli tutaj jest dla ciebie problemem brak takiej... To trochę tak, jak mówiłem w tym cancel coś tam, nie? Chancellorville, że brakowało mi jakiejś takiej furtki właśnie do innej punktacji niż właśnie wychodzenie do ataku tylko, gdzie obrońca nie chce wychodzić do ataku, nie? Tak samo no tutaj tak naprawdę Rosjanie się okopują w tych miastach. No i co? I chcą przetrwać po prostu do miast, zapunktować. Tak, południe, muszą bronić południa ZSRR, to jest bardzo ważne. I muszą jeszcze oczyścić te drogi. I to wydaje się, że to jest jedyny sposób, znaczy mechanicznie to jest. Ja mam wrażenie, że to wyglądało w ten sposób, że Ruscy siedzą przez prawie całą rękę kart, a dochodzi do końca ręki kart i oni wtedy, wiesz, wyskakują, czyszczą drogi i punktujemy. Trochę tak jest, ale znowu, to jest właśnie wpadanie w pewne schematy, prawda? Natomiast ja bym w tych szczegółach i zasadniczo to się do tego sprowadza, ale dróg do tego jest mnóstwo, mimo wszystko. Można grać bardziej agresywnie, można grać bardziej defensywnie, można, wiesz, skupiać się bardziej na obronie tego ZSRR, można się bardziej skupiać na czyszczeniu tych, tego highwaya, tak? I tak dalej, i tak dalej. Różne strategie, tak? Tutaj duże znaczenie wydaje się, że te strategie, karty strategii, czy ta nowość, tak? Względem czy Kigaharu, która śpiewa no tak. Graczy ma, bo są strategie bardziej defensywne, bardziej agresywne. I co? No ale mimo wszystko, jakby dla ZSRR kluczowy jest ten moment ich przetasu, tak? Tutaj jakby ten moment, kiedy dochodzi do przetasu, kiedy już widzisz, że w tym deku masz tam te cztery karty, tak? Bo w akcji resupply do pięciu kart można dobrać na rękę. Najczęściej można też oczywiście więcej. Czyli tak, ZSRR zależy na tym, żeby przetasy były jak najszybciej, czy nie do końca. No, zależy, jaka jest sytuacja na mapie, tak? Ale raczej dążą do tego, żeby szybko tą rękę mieć, tak? Jednemu i drugiemu graczowi wydaje mi się, że raczej chcą jak najszybciej przechodzić przez deck. Ale Insurgents jest łatwiej. Tak, Insurgents zasadniczo z reguły się tak bardzo nie przejmuje tym deckiem. A ty cały czas trzymasz tą rękę bardziej... Tak, no właśnie, więc ciężko ci to przyspieszyć tak naprawdę ten... Muszą grać bardzo z głową. Muszą bardzo ważyć każdą akcję. Tam żeśmy się śmiali, bo właśnie grałem z Arkonem, Romkiem z forum, grałem tam z Maćkiem Killerem też i żeśmy się śmiali, że faktycznie Sowieci jak mają swoją turę, to właściwie od początku gry ruszają, aktywują tam trzy pola na planszy i ich tura potrafi zająć 8 minut takiego ostrego mużdżenia. Bo każdy ruch, każda karta jest tak bardzo na wagę złota. No tak, a grając ten Insurgents, to ja sobie mogę zaatakować, znaczy aktywować się nawet w wiosce i to wywoła, wiosce okupowanej przez Rosjan, co wywoła oczywiście konflikt, no ale mogę sobie sprawdzić po prostu dla samego ataku, żeby zobaczyć, co tam jest, nie? I właściwie niewiele ci to kosztuje tak. jeszcze. A jeszcze cię z karty ewentualnie pozbywamy z ręki. Więc... No jest ciężko sobie tam, naprawdę jest ciężko. To, czego mi brakuje najbardziej i do czego jakby zachęcałem też twórcę, to czy by nie dodać jeszcze jakiegoś sposobu na punktowanie Sowietów w trakcie tury. Tak? Czyli odpowiednik tego, co mają Insurgents, że w momencie, kiedy zabijają jakieś jednostki sowieckie, to dostają te punkty zwycięstwa wymęczenia, tak, sobie to fatum. No ale mówię, no on się opiera, że no, design już jest zamknięty, tak? I on też się trzyma tego, że tutaj klimatycznie to się nie za bardzo będzie spinać. No bo faktem jest, że faktycznie Rosjanom najbardziej zależało na kontroli highwaya i tych miast historycznie. No i nie chcieli oczywiście, żeby ci mujahedini się włamywali do ZSRR, no bo to kiepsko wyglądało. Tak?
tak jak dzisiaj też widzimy gdzieś wybuchające magazyny czy coś na terenie Rosji, nie? Także, no zobaczymy, ale widzisz, znowu, mi się coś tam wydaje, to jest właśnie łamanie gier na papierze, bo my dużo sobie dyskutujemy i tak dalej, ale jak gram właśnie z designerem, on mi pokazuje pewne rzeczy, ja później przychodzę i gram z chłopakami i staram się to przenieść, nie jeden do jednego, bo jakby to, każda partia jest zawsze inna, to jest też ten taki kazus, ten efekt motyla, który tak bardzo lubię w faksach, także nie każda partia jest taka sama, ale każda jest absolutnie unikalna i to tak mocno unikalna. I tutaj jest to samo. No i się okazuje, że ostatnio, nie wiem, chyba 3 czy 4 partie udaje mi się albo wygrać, bo tam często nie kończymy też tej partii. Do końca, bo już widać, że już... Ale punktuje na przykład, tak? Udaje mi się, bo największy zarzut jest taki mój, jeżeli powiedzmy chodzi o balans gry, że bardzo ciężko jest zapunktować ZSRF. To jest mój największy zarzut. Bardzo ciężko jest zapunktować ZSRF. Wymaga to naprawdę... Rozumiem, czyli odkrywanie możliwości, no szczególnie tej strony rosyjskiej, jest ciężkie. Wymaga takiego samozaparcia i tak naprawdę pokochania tej gry. Jak ktoś się nie pokocha, tak jak to od pierwszego wejrzenia, no to skreśli ją po prostu. Ciężko mi sobie wyobrazić, że na przykład siądzie dwóch graczy i wiesz, pierwsze, drugie partie będą mieli wyrównane partie i nie będą mieli takich zarzutów. Nie, bo twoja strona jest przyjęta. No. Ciężko mi to sobie wyobrazić. O, i kolejna jeszcze rzecz też. Chociaż z drugiej strony, no ty to te rzeczy dostrzegłeś po tam iluś partiach, więc być może pierwsze te partie mimo wszystko będą satysfakcjonujące. Bo ty patrzysz teraz na to z perspektywy tego doświadczenia. Wiesz, mi się wydaje, że partie będą satysfakcjonujące dla obydwu stron, tylko że bardzo szybko pojawią się te zarzuty o brak balansu. Albo w jedną, albo w drugą stronę. No i wtedy będzie pytanie, czy jednak ludzie dadzą szansę, no, czy odpuszczą. No większość odpuść, no nie oszukujmy się, no tak to działa. A jeszcze druga rzecz jest taka, że też właśnie grałem z Arkonem i jak dotychczas wszystkie osoby, z którymi grałem, to były zachwycone jakby grą. Wszystkie osoby były zachwycone, tak. No tak Arkon na początku fajnie, ale bardzo szybko widziałem, zaczął się irytować i... ale to znowu, no, to jest specyficzna gra, nie? Ja jestem zachwycony, ale nie każdemu ona podejdzie z dowolnej przyczyny może być, tak? Na przykład on zarzucał, że nie ma za bardzo kontroli nad deckiem. No to nie grał w Seki Gahare. Nie, grał właśnie, bo grał w Seki Gahare. I on mówił, o to teraz mi się przypomniało, dlaczego mi się Seki Gahara coś tam nie zgrzytało mi coś w Seki Gaharze. Ale on na przykład zjadł zęby na LCG-ach. I to na kilku, nie? Ale między innymi właśnie na tych Doomtownach, na tym Alf-5R, nie? I to on taki ciężki, na tych w sumie najbardziej złożonych, zaawansowanych LCG-ach. No nie, mi się wydaje, że trochę za szybko jakby feruje wyroki, ale właśnie widzisz, to już nawet pokazuje, że naprawdę potencjalny gracz, no. Naprawdę ludzie, którzy, on przecież nie w tego, nas ostatnio tam spraw tak z Renesans, nie? To naprawdę nie jest gość, no, ale wiesz, trochę odbijając piłeczkę, dlaczego gry teraz wyglądają tak, jak wyglądają, mają, wiesz, punktację za wszystko, właśnie, żeby uniknąć tej frustracji, mają być miłe, przyjemne. I wiesz, pojawia się taki futrzej, no i ludzie są sfrustrowani, no bo tamten zarobi 1000, a ja dolara, to głupia gra, nie? I dzisiaj się właśnie takimi produktami chce się zrobić miękkie gry, które nie wymagają po prostu... I tu by się dało to zrobić, nie? Wiesz, ustawić jakiś przelicznik, że za tyle i tyle zabitych bloczków Insurgents to się dostaje. Tyle punktów zwycięstwa, tak, sypać tym PZ-ami, by się kończyły wyniki 109. Trochę tak jak robić 18 dla początkujących, w sensie wyrównujemy spółki wszystkie po prostu do jednego poziomu. No i wszyscy mają na starcie te same możliwości, nie muszą poznawać, odkrywać i tak dalej, bawić się w takie rzeczy, tylko wszyscy jadą na równych warunkach. To jest właściwie fikcją, albo w ogóle się po prostu draftuje. No i w sumie to chyba tyle tak naprawdę, bo to są takie najważniejsze zarzuty, nie? Wiesz, tam jest mnóstwo rzeczy do odkrywania, takie, które po paru partiach się stają oczywiste. No, tam jest taka bardzo ciekawa matematyka bitew, nie? Że Sowieci wygrywają wszystkie bitwy jednym bloczkiem, jeden do jednego wszystkie wygrywają bitwy, jeden do dwóch wygrywają wszystkie bitwy, nawet większość bitew jeden do trzech bloczków wygrywają. Jest taka matematyka, że na przykład już niewielkie zgrupowania tych insurgents tam po dwa bloczki to już powodują, że te straty będą minimalizowane. Więc wiesz, jest dużo takich chwytów, które
na początku, jak poznajesz grę, to jest przytłaczające i tego nie kontrolujesz, prawda? Ale po tych, nie wiem, 3, 4, 5 bitwach już zaczynasz pewne takie w cudzysłowie schematy łapać. Czyli to są opowiedniki takich, no podstaw go, tak? Że wiesz, jakieś tam oczko jest, ja nie znam go, ale że są pewne ustawienia, które premiują, tak? Doświadczonego gracza, rozumiem. I właśnie, a i kolejna rzecz, nie? Że doświadczony gracz, jak siądzie, ja brałem, starałem się brać jak najszybciej Sowietów, zawsze starałem się na początku dać Sowietów, żeby ktoś tam sobie pograł. A i kolejna rzecz, w ogóle żeby grać w tą grę dobrze, to musisz mieć kilka, powiedziałbym nawet być może paręnaście partii obiema stronami, po paręnaście partii. Bo doskonała znajomość tylko jednej strony to jest nic, bo musisz znać mocne i słabe strony, bolączki. No tak, ale strony. To w każdej takiej właśnie asynchronicznej grze to jest ten asymetryczny to jest ten kazus właśnie, że no tak naprawdę grając dwoma stronami poznajemy dopiero pełnię gry, no i możliwości. I słabych punktów, no. Tak. No i znowu no, pytanie, nie? Kto będzie chciał się w to bawić, tak? Przecież mówię, no ja obstawiam, że to będzie Wargame Rock, jak to wyjdzie. Autentycznie, nie boję się tego stwierdzenia, bo gra jest naprawdę jest przystępna, naprawdę jest mega grywalna, ma milion plusów, ma tak jak to już jest taki nowy design po prostu. No, nowoczesny design. Ale bardzo głęboki, bardzo głęboki. No. To nie jest gierunia, tak? To nie jest to, nie wiem, Undaunted, jak się nazywa. No tak, tak. Unmatched, nie, Undaunted, tak. A wiesz, taka turlaneczka, deck building ten, tak. Turlaneczka to ten. Nie mówiąc tej grze, nie? No bo to jest zupełnie jakby do innego, skierowane do innego odbiorcy, ale to jest kawał gry, naprawdę taką, którą można odgrywać latami, a przy tym naprawdę bardzo przystępny. No. Mówię, no wróciłem do czytania tego Atlantic Chase'a, no i mi oczy mi krwały. A to będziemy o tym mówić przy okazji Atlantic Chase'a. No dobra, fajnie, to dzięki serdecznie, także zachęcamy do odsłuchania innych odcinków, nie tak, żeby tylko posłuchać same wady gry, ale przede wszystkim zalety, bo no tak jak powiedziałeś, te rzeczy, o których wspomniałeś, wcale tej gry nie skreśliły z listy topów twoich. Znaczy, no to też mogę taki spoiler dać, że to jest, musiałbym siąść w sumie się zastanowić, ale to jest prawdopodobnie moja gra roku, tak? Nie chodzi o nowość, tylko ogólnie o, znaczy inaczej, o nowość, jaką zagrałem. W przeciągu roku powiedzmy poznanych gier, nie? Nawet już nie mówię co od stycznia, ale po prostu w przeciągu tam roku. Tak jak przykładowo w tamtym roku na przykład Pamir 2, tak? Bo pierwszy raz zagrałem, może gra tam już od 3 lat czy 2 była na rynku. Dobra, dziękujemy serdecznie. Łyda już jest głodny, więc musimy. Tak, musimy piersiowo. Dzięki serdecznie. Pozdrawiamy.